Po zainstalowaniu programu na pulpicie tworzony jest skrót do okna konfiguracyjnego, w którym możemy wybrać język programu, przejrzeć zawartość bazy produktów oraz dopasować nakładkę do używanego programu CAD. Przed rozpoczęciem prac należy wybrać jednostkę projektu. Wymagana jest bezpłatna rejestracja programu. Program zawiera kompletną bibliotekę produktów systemów odgromowych. Przewody, uziomy, maszty, iglice, złącza, skrzynki kontrolne, uchwyty i tym podobne. Rysowanie zwodów poziomych na dachu możemy rozpocząć od wstawienia siatki pomocniczej. Wielkość oczka siatki zależy od klasy LPS. Wymiary siatki możemy określić, wyznaczając je na rysunku lub manualnie wpisując wartość. Po wstawieniu i spozycjonowaniu siatki możemy ją obrysować drutem odgromowym lub po dwukrotnym rozbiciu uzgodnić cechy z istniejącym drutem odgromowym. Program umożliwia wybór rodzaju pokrycia dachu, rodzaju materiału, klasy ochrony LPS, nachylenia dachu w procentach, stopniach lub centymetrach oraz typu uchwytu montażowego. Elementy liniowe, druty odgromowe, przewody wysokonapięciowe czy bednarki rysowane są za pomocą linii położonych na określonych warstwach. Warstwy te tworzą się automatycznie w zależności od wybranego elementu oraz rodzaju zastosowanego systemu zamocowań. Program posiada również wygodną opcję rysowania z odsunięciem. Przewody odprowadzające oznaczone są na rysunku przy pomocy symbolu pionu. Jest możliwość wyboru rodzaju przewodu, typu uchwytu oraz określenia rzeczywistej wysokości. Thank you.
Dzięki funkcji wyszukiwania produktów możemy znacznie szybciej wybrać odpowiedni element instalacji i wstawić go do projektu. W oknie biblioteki można przejrzeć dane techniczne i identyfikacyjne wybranego produktu, otworzyć katalog PDF oraz stronę informacyjną na serwerze firmy AH Hard. Program pozwala na precyzyjne rozmieszczenie wybranych obiektów w rysunku. Możemy rozmieszczać elementy instalacji w wybranej obwiedni, w szyku prostokątnym, wzdłuż odcinka, wzdłuż linii lub infolinii oraz dynamicznie. Każda z metod rozkładu pozwala również na określenie sposobu oraz typu rozmieszczenia obiektów. Program posiada bogatą bibliotekę masztów i iglic odgromowych oraz dodatkowych akcesoriów, zestawy regulacyjne czy mocowania. Ponadto nakładka umożliwia precyzyjne wyznaczanie stref ochrony masztu metodą stożka, kąt ochronny dla jednego masztu, a także metodą toczącej się kuli dla jednego masztu oraz dla wielu masztów w czterech klasach ochrony LPS. Za pomocą polecenia wstaw 2D3 de symbole. Opis istnieje możliwość wstawienia widoku bocznego masztu odgromowego dla wizualnego sprawdzenia poprawności wyznaczonej strefy ochrony. Na każdym etapie projektu program umożliwia wprowadzanie korekt rozmieszczonych masztów, automatycznie przeliczając wyznaczone strefy ochrony według zadanych parametrów.
wysokości chronionych urządzeń oraz klasy ochrony LPS. Dzięki opcji Wstaw wielokrotnie możemy szybko wstawić wybrany element, na przykład oznaczenie elementów liniowych w wiele miejsc w rysunku bez potrzeby ponownego uruchamiania polecenia. Do rysunku możemy wstawić graficzną legendę produktów AH Hard. Program daje możliwość stworzenia kompletnego zestawienia materiałowego z produktów użytych w projekcie. Użytkownik ma możliwość dostosowania szerokości kolumn lub ukrycia zbędnych kolumn. Możliwe jest także szybkie sortowanie danych. Przyciski w górę, w dół pozwalają na ręczne określanie kolejności danych. Zestawienie można wydrukować lub wyeksportować do wielu popularnych formatów. Dostępna jest również opcja podglądu wydruku.